Cześć, witam wszystkich. Kontynuujemy budowę fortecy. W tym tygodniu już było lepiej niż poprzednim. No i skoro tak, no to też zrobiłem dość sporo. A konkretnie nałożyłem karkomanię, no i jeszcze pomalowałem parę detali, choć nie do końca. Tak więc zapraszam na relację z tego etapu. Oczywiście bardzo serdecznie. I oczywiście zapraszam na relację. Wiem, że zawsze się tutaj w kółko powtarzam. No ale cóż mogę innego zrobić? Więc miłego oglądania. No dobrze. Więc teraz pora, abyście zobaczyli malowanie paru detali. Tutaj jak widzicie miałem już przygotowane silniki, naklejone na nie elementy fototrawione, które oczywiście nie będą za bardzo widoczne. Nie pokazuję tutaj w tym odcinku całego malowania silników. Dokończę je, mam nadzieję, w przyszłym odcinku i wtedy też znajdą się już na stałe na swoich miejscach. No cóż, nie było to zbyt trudne, aby to wszystko zmontować w całość. Zostało to zapodkładowane następnie czarnym Black Base'em Extreme Metal. Śmigła zostały potraktowane dokładnie tak samo. Tutaj, no, jakby to powiedzieć, nic specjalnie szczególnego się nie zadziało. Nie chciałem po prostu już zmieniać podkładu, skoro ten miałem w aerografie. No i w ten sposób wszystkie zostały pomalowane. A potem końcówki pomalowałem na żółto. Po wyschnięciu i zamaskowaniu cała reszta śmigła została z kolei pomalowana ponownie na czarno. No w sumie to dość logiczne, ale nie wiem jeszcze, czy tak ostatecznie wszystko tutaj zostanie na czarno, czy jeszcze na przykład centralna piasta śmigła nie będzie przemalowywana, czy ten mechanizm, gdzie jest mechanizm zmiany kąta łopat, znaczy mechanizm, osłona mechanizmu, czy nie będzie przemalowywana na jakiś inny kolor. No ale w międzyczasie silniki dostałem metalizer, to jest ten Mr. Hobby Duck Iron bodajże. A potem naniosłem kalkomanię. Kalkomania z Extra Decals, bardzo przyzwoite. Cóż więcej dodać, oglądajcie. Nie było ich dużo, właściwie to kilka. No i nie było też jakichś szczególnych problemów z ich nakładaniem. Na koniec naniosłem na te kalkomanie tutaj stami Mark Fit, nawet ten najmocniejszy, ale chyba nie było aż takiej potrzeby. No niemniej wszystko udało się elegancko ułożyć.
Na koniec pokażę Wam jeszcze ekspresowe nanoszenie kalkomanii na śmigło. W tym przypadku są to trzy oznaczenia producenta na każdą łopatę, czyli po jednym na każdą łopatę. No jak widzicie, tutaj udało się je nanieść, że się tak wyrażę, symultanicznie. No i teraz wystarczy oczywiście je wypozycjonować na właściwych miejscach na łopacie. No to teraz dwa zdjęcia i jak zazwyczaj potem będzie moje podsumowanie odcinka. Tak w tej chwili przedstawia się forteca. Jest więc spora szansa, że w przyszłym tygodniu uda się ją skończyć i będzie gotowa. Na ile ta szansa jest realna, no to oczywiście w trakcie się okaże, ale jestem dość dobrej myśli, to muszę Wam powiedzieć. Cóż więc Wam jeszcze rzeknę? No cóż, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Powinienem w ogóle był powiedzieć na początku, że witam w nowym roku, no bo pierwszy odcinek w nowym roku. No to witam w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku raz jeszcze dla wszystkich. No i cóż, bardzo Wam w takim razie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. Za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się, cześć!